Witam Was bardzo serdecznie w 15. odcinku moich przygód z grą Metin 2 na serwerze Tortuga. Dzisiaj nietypowo, bo zaczynamy od główki. Mianowicie wydropiłem sobie 100 tych całych chorągiewek w V2, ponieważ dowiedziałem się, że można u niej to wymienić na ciastko. To ciastko za każde 10 chorągiewek daje nam bonus 100% PD przez 30 minut. A więc wymienię te wszystkie ciasteczka i od razu będzie się ekspić przyjemniej. Tylko chyba można tylko 7 razy wymienić niestety. I za życie nie można tym handlować. Błąd popełniłem, że na początku zbierałem te chorągiewki na Alexo. Byłem tam ich ponad 300. Można jeszcze? Tak, można jeszcze wymieniać, super. Jeszcze 20 mam. Czyli mogę to wymieniać non-stop. A na monety mam tylko ograniczone. O, to świetnie, no to co, no ja chyba wracam do V2 w takim wypadku. Mamy tutaj, uhuhu, na 5 godzin expa. A więc... Dobra, więc wróciłem do lochu, kupiłem tutaj PDK na dzień. Z IS-a wcinamy ciacho. Zakładamy miksturę zarania. Przerzucamy kamyk. I jedziemy. Czytniemy sobie jeszcze tego kamola i jedziemy. Wirmiecza dalej. Trenuj. Wejdzie, no nie blas. Ile rangi? 822, to na luzie. Po ekspieniu 3 godzin non-stop udało się wydropić kolejne róże, a więc otwieramy. Non-stop coś innego z tych róż leci. Teraz lecą te brzoskwinie, jest jakieś kału. Masyw. Dobra, na Lexy jeszcze czekoladki otworzymy. No zobaczymy, co na Lexy poleci. Poty, 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 poty. A nie, mikstura szybkości. A to też pota w zasadzie. Wilczy duch, to od razu wywalimy. Pudełko z Walentynem. A po co mi ten... O, fasolka zen, to na pewno się przyda. No, chociaż raz coś dobrego, ale jak zawsze same syfy. Dwa bodzie dropu przez nie wiem ile godzin. Tak słabo na tym metinie wszystko dropi, że ja nie mam pytań. Z 10 godzin V2 siedziałem i tylko dwa bodzie. Okej. Powiem wam szczerze, wymiotuję już ten V2, naprawdę. Ale dobra, męczymy książki, szarża nie weszła i berek też nie, no to jedziemy z kamolem, wirmiecza, dalej trenuj. No jakby inaczej, ile rangi? 400, to będzie chwila. No to wracam do dropienia tych chorągiewek. Jest właśnie event, dodatkowy exp 75%, nawet na tego PDK sobie założyłem, ale exp Lexo idzie i tak tragicznie, ale w każdym razie tak tylko mówię, spotykamy się, żeby przeczytać kamyka. Czytamy wir, klikamy dalej i wpisujemy tren, jak zawsze. I robimy zakłady, wejdzie czy nie? Według mnie już może wejść. Dawno nie wchodził. Napiszcie w komentarzu, jak wam się chce. XD. Ach, przegrałem. Dobra, to jeszcze szybko sprawdzę, czy książki można. Berek, nie mogę berka. I szarży też nie mogę. Sprawdzę ile rangi i wracam ekspić bufa dalej. Co jest, no? 1000, o Boże. Okej. Okay. No wiadomo, jak ekspię bufa, to też ja dostaję expa i staje się właśnie ta chwila, w której wbijam 78 poziom. Fajnie. Niestety kamyczki mi się skończyły, a jeszcze nie wychodzę z V2, choć dzisiaj chyba już wyjdę. Buff ma 7-3, tam dobiję mu kiedy indziej, bo już nie daje rady. Czytamy książki. Szarża udało się, jedna do M9, no proszę. Konika i zaawansowane poli wydropiłem, a więc od razu też przeczytamy. Zaczniemy od poli. Poli nie siedzi. I konik siedzi, konik jest na 7. I tak już konia w ogóle do końca mojej przygody w Metinie nie użyję od kiedy są wierzchowce, ale jak ma być kozak, to niech będzie kozak. I berek. I berka się nie udało. Niestety. Witam was serdecznie z tej strony Arel. Niestety Lexo pogoniła dwójka, więc moje zastępstwo musi wam wystarczyć. W tym momencie przeczytamy sobie KU Berserk oraz Szarża. I
jak to wygląda koniec końców? Mamy wszystko na M8, ale Berserk nam wszedł pozytywnie, więc jesteśmy dobrej myśli. Przepraszam za tego zjeba, wjebał mi się na komputer, ale właśnie go zabiłem. Wcale nie. Ups. Opuściłem loch pająków i otworzymy sobie czekoladki. Wiem, że jest ich mało i tym w zasadzie nic ciekawego pewnie nie poleci, ale po prostu chcę mieć czysto w ekwipunku, a więc jedziemy. Pierwsza poty, druga poty, trzecia poty, czwarta poty, piąta poty i szósta. Jakby nie patrzeć, też poty. Oj, jedna się uchowała. Poty. Bardzo mocno komentowaliście poprzedni odcinek pod tym, co mam zrobić z szczeniakami. Dyskusja była naprawdę wielka. Całe dwa komentarze na temat szczeniaków. Jeden był, ażeby sprzedać, drugi był, ażeby otworzyć. No i co ja mam zrobić? No, wymyśliłem, że bardziej mi się będzie opłacało je sprzedać jednak. Ale no, ktoś chciał, ażebym je otworzył, no to cztery otworzymy, reszta już stoi na sklepie. A więc jedziemy z tym koksem. Pierwszy szczeniaczek i książka lidera. Okej, okay, XP buffa może być. Drugi szczeniaczek, księga obróbki kamienia, zupełnie mi obecnie niepotrzebna. Trzeci szczeniaczek, o Boże, to jest zwoja. Czwarty... Nagrywam, zamknij się. No, ostatni szczeniaczek. Kot słyszy, że gadam o szczeniakach, to się upomina, tak? Dobra, będzie woczuś, będzie woczuś. No kurwa, prawie. Niestety. Piękne czasy, gdy chodziłem za Rodisem na DT. Tak fajnie się z nim chodziło. Tyle szkatułek wydropiliśmy. Tyle rzeczy Kowalowi oddaliśmy. A teraz ten fiut mi bufa nie chce pożyczyć. No dobra. Otwieramy szkatułki Króla Demonów z małym smaczkiem, na końcu jest jeden Reaper. Jedziemy. Łza bogini, szata baranów, ubranie funkcyjne, niebieski ptasi wachlarz, pierścień doświadczenia, ubranie funkcyjne, smoczy nóż, pota, ametystowe kolczyki, miecz panducha. O, teraz już widzicie, to nie będę czytał. Jak już tu po tej stronie wylatuje. On jak na razie nic ciekawego tutaj nie widzę. O, exp. No proszę. Płaszcz uciekiniera. Płaszczyk i pelerynki się przydadzą, to na pewno. Dobra, słabo, 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 słabo. I tutaj będzie truta z R50. No prawie. Tyle dropienia. Coś mi lagło. Lagi. Okej, czytam Kamola. Wir. Dalej. Czemu ja to zawsze mówię na głos? Co się... What? Chyba trenu źle wpisałem, czy coś się stanęło. I... Jest! G6, jest power. O. O. Od razu oddajmy tutaj w piękny sposób pierwszego konarka i przyjął, no proszę. Stęskniliście się za mną? Przeczytajmy kolejne KU, szarża. Udało się, M9, wow. Berek nie udało się, oddajmy konarka. Oddajemy konarka i oczywiście już biolog wrócił do swojej prawdziwej natury, a ja się z wami będę żegnał. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zapraszam do subskrypcji oraz do zostawienia łapki w górę. I na koniec jeszcze takie pytanie do was. Jak najlepiej obecnie zarabiać w Metinie? Oczywiście poza alchemią, bo jakie hajsy z alchemii można robić, to ja wiem, ale nie chcę mi się ekspić ich kont do 30 i codziennie dropić odłamki. A więc jeżeli ktoś z was wie, na czym można dobrze zarobić mniej więcej na tym 78 levelu, to proszę, żebyście dali znać. Trzymajcie się, cześć.